Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane z wędliną. U mnie jest to szyneczka. Mam tutaj kilogram ziemniaków, jedną cebulę, taką średniej wielkości marchewkę, dwie łyżki mąki pszennej, dwa jajka, sól, pieprz i 10 deko szyneczki. Ziemniaki ja zetrę. Mam taką przystawkę w robocie i zetrę robotem. Szynkę pokroję w drobną kosteczkę. Ziemniaki ścieramy. Ziemniaki już mam starte. Szynkę pokroiłam w kosteczkę, marchewkę starłam. I teraz składniki należy połączyć. Dodajemy jajka, dodajemy mąkę i starte ziemniaki. Jest proporcja na 3 osoby. Jeżeli domownicy lubią placki, to proporcje należy zwiększyć. I doprawiamy solą i pieprzem. Ciasto dokładnie mieszamy. Placki będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu z jednej i z drugiej strony. Kładziemy niewielkie porcje na rozgrzany tłuszcz. Już tutaj mam na patelni tłuszcz rozgrzany, więc kładziemy niewielkie porcje. I smażymy z jednej i z drugiej strony. Wygląda placki ziemniaczane z wędliną, smażymy. I tak oto placki ziemniaczane z wędliną mamy upieczone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy. Tak oto wyglądają placki z wędliną. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Placki ziemniaczane z wędliną ja podaję z sosem czosnkowym. Przepis znajduje się na moim kanale, na który serdecznie zapraszam.